Dobiega końca budowa największej jak do tej pory inwestycji drogowej na terenie gminy Jarocin. Obwodnica miasta za blisko 300 milionów złotych zostanie oddana do użytku za niespełna 3 miesiące. O tym, jakie działania podejmuje gmina, by udrożnić ruch centrum Jarocina, w połączeniu z budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obwodnicą, mówi burmistrz Adam Pawlicki. Ta inwestycja jest najważniejszą inwestycją na terenie ziemi jarocińskiej, dlatego że no, jaki jest ruch na 11, to wszyscy widzimy, niejednokrotnie on paraliżuje komunikację. Dlatego no, zmieni całkowicie układ komunikacyjny w mieście. Przede wszystkim 11 cała wypada poza miasto. Z tego co wiemy i mamy informacje od wykonawcy, budowa idzie zgodnie z planem i 18 sierpnia tego roku ma być zakończona i oddana do eksploatacji. A my jako gmina Jarocin jednocześnie prowadzimy inwestycję najważniejszą z punktu widzenia gminy, a mianowicie łącznik tego węzła Jarocin, w którym się właśnie znajdujemy, z centrum miasta i z ulicą Wrocławską. To będzie alternatywne połączenie węzła Jarocin z centrum miasta, które odciąży i tak już dociążoną w tej chwili ulicę Świętego Ducha, a po oddaniu obwodnicy i węzła Jarocin Świętego Ducha będzie dociążona jeszcze bardziej i oczywiście odciąży też łącznik węzeł Jarocin Rondo Orlenowskie. Także to trzecie połączenie alternatywne jest bardzo istotne, aby w Jarocinie po wybudowaniu obwodnicy nie było korków w innych miejscach. Skala inwestycji jest ogromna, tak samo duża jest radość mieszkańców gminy Jarocin, którzy czekali na tę inwestycję od wielu lat.